Minus 14 stopni na dworze. Jest mróz silny. I kalibruję piec, który kupiłem niedawno i zainstalowałem sobie. Jest to 18-kilowatowy piec Comfort z nazwy. Producent, książka. To jest producent stoporków. Tak, jak on się spisuje? No, on jest podłączony w tandemie z drugim piecem stałopalnym. Na wymuszonym obiegu. Tu są dwie pompy. Jedna od jednego pieca, druga od drugiego. Podłączony zbiornik biwalentny, 300 litrowy, który magazynuje ciepłą wodę. Obciążenie tego pieca jeszcze to jest około 140 metrów kwadratowych. Cicho, koty. One tu latają i się bawią, bo jest ciepło. 140 metrów kwadratowych tu jest ogólnie obciążenia. I teraz jakie są parametry ustawienia tego kotła. Pali się fajnie. A więc tak, tu jest bieg. To jest drugi bieg wentylatora. Czas pracy podajnika. Ja tu się ściągawką posługuję, bo jeszcze tego nie opanowałem do końca. Czas pracy podajnika to jest A4. No to jest 10 sekund. Wyjdź. Teraz czas przerwy podajnika A5. A5. Jest 70 sekund czas przerwy, czyli od momentu załączenia i wyłączenia do momentu ponownego to jest 70 sekund. Tu jest tak zwane załączenie pompy A6. To jest 41 stopni. Tak zwana histeza. To jest na dwójce chyba. To jest 2 stopnie histeza ustawiona. Teraz co tu jeszcze jest? Bieg wentylatora już był. No i to chyba byłoby na tyle. Także ile tu było opału? W zbiorniku opału było. No tu nie będzie nic widać chyba. Ale powiem tyle. Ten taki worek 25-kilowy, który jest ogólnie dostępny w sprzedaży akurat w Castoramie. I tak z tego co ja tu widzę, to o godzinie 1 w południe było zadane. 24 godziny taki worek spokojnie powinien wystarczyć bez problemu. 140 metrów kwadratowych do ogrzania, zbiornik z wodą. Także dosyć przyzwoicie się sprawdza. Dość stabilnie pracuje, nie ma żadnych... może trochę głośno chodzi czasami. Gdzieś tam coś zgrzyta. Podajnik. Ale można to wytrzymać. Także na razie dobrze jest jak jest. Jak worek 24 godziny pochłonie przy takim mrozie, to jeszcze nie jest źle. No. Widać tutaj w takich rupieciach koty sobie coś tu, o, tłuką się, jest ciepło, także bawię się, także na razie jestem zadowolony, myślę, że będzie się dobrze spisywał, troszeczkę trzeba tylko cierpliwości przy ustawieniach, jak się ustawia ten kocioł, trzeba po prostu odczekać każde ustawienie. Nie wolno się spieszyć, bo to wszystko jest z opóźnieniem. Działa każde ustawienie z opóźnieniem kilkunastominutowym albo nawet większym. I to może mieć wpływ dopiero po jakimś czasie to, co się ustawi. No, na razie się spisuje fajnie. Zobaczymy, jak się spisze w sezonie. Ten drugi piec na razie sobie stoi. To jest zwykły piec, taki ziemca 21-kilowatowy. No, na razie chodzi sobie ten.
Temperatura na kotle jest zadana na 46 stopni. Nie, 45 nawet. A, 45. No. I tak sobie chodzi. W domu jest cieplutko. Nie trzeba nic grzebać. Stabilnie. Oby tak dalej.